Wspominał Pan nawet o tym, czy nie warto w tym kontekście przywrócić kary śmierci. Pan podtrzymuje to swoje zdanie? Podtrzymuję o tyle, ja podkreślałem wielokrotnie, że to był taki element dyskusji o polityce karnej, jaką w ogóle prowadzi Europa. To znaczy, to jest polityka karna, która stoi w tej chwili na głowie, a nie na nogach, która polega na tym, że za większość gwałtów w ogóle to są kary w zawieszeniu. Nie pełnią tej funkcji odstraszającej. Polega między innymi na tym, że no, słyszeliście państwo, da, dla, dla przyznano szkodowanie za to, że miał zaciasną celę. W Polsce niedawno sens. Uznał, że to, że, że, to, że to więźniowie powinni sobie ustalać sami menu. To znaczy, my po prostu, ta, ta, ta poprawność polityczna spowodowała, że polityka karna jest kabaretowa, że w centrum, w, w centrum wydarzeń jest sprawca, a nie ofiara. Dlatego ludzie przestali wierzyć po prostu w elementarną sprawiedliwość. A jakie to ma znaczenie? No, fundamentalne, ponieważ e, oczywiście, e, gwałty czy morderstwa zawsze będą się niestety zdarzały w społeczeństwie. Natomiast obowiązkiem państwa jest to, aby minimalizować te zdarzenia. Można je minimalizować poprzez z mądrą politykę karną. Dlatego ja podkreślałem, że ta polityka karna, ta, ta liberalna, ta poprawnościowa polityka karna, która jest stosowana w większości państw Europy, po prostu poniosła fiasko i być może to jest dobry moment na to, aby wrócić do podstaw, do fundamentów i, i, i Polska powinna być tym państwem, może być tym państwem, które będzie przewodziło w odbudowie polityki karnej, tak żeby ona była proporcjonalna, czy też korespondowała z takim elementarnym poczuciem sprawiedliwości dla obywatela.